Kochana mamo, dziś rano zameldowałem się u wychowawcy. Dostałem zatwierdzenie na zajmowanie łóżka numer 41 i szafki numer 66. Odebrano mi wszystką bieliznę i ubrania robocze. Poszło to wszystko do składu, skąd będą wydawali co tydzień czyste za zwrotem brudnego. U mnie w sypialni zostaje tylko to, co mam na sobie i pościel. Więcej nic nie może być. Jesteśmy podzieleni na sypialnie. Każda sypialnia to drużyna. Wydziały, nawigacyjny, mechaniczny i kursy pierwszy, drugi, trzeci. Drużynowy pilnuje porządku. W sypialni zamiata sypialnię i przynosi jedzenie dyżurny. Obecnie ja przyjąłem dyżur od 8, a zdaję o 8 z rana na drugi dzień. Następnym dyżurnym będę dopiero za 15 dni, bo tylu jest nas w sypialni. Przez całe 24 godziny są ustanowione warty przy wejściu. Każdy pełni ją po 2 godziny. Do mnie przyjdzie za jakieś 3 dni. Mamy obowiązek wydzwaniać co godzinę szklanki, to jest godziny. Wstajemy o 6:30, idziemy spać o 22:00. Jemy 4 razy na dzień, śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Dają dość mało, ale jak dotąd nie jestem bardzo głodny. Już wywiesili rozkład lekcji, a właściwie jak tu mówią, wykładów. Zajęcia kończą się o 8 wieczorem z 2-godzinną przerwą na obiad i podwieczorek. Nie po 2 godziny, ale razem 2. Dobrze nie wiem co robić. Czy stalować kurtkę czy nie? Bo w tej jest mi dość ciepło. Za uszycie kurtki chcą 750 tysięcy. Może lepiej uszyć spodnie z tego materiału? Jak mama myśli? W każdym razie zaczekam z tym parę dni. Na miasto wychodzić nie wolno, tylko za przepustkami. Kto wyjdzie bez przepustki, zostaje wylany. Książek trochę trzeba będzie kupić. Jakie i ile, dowiem się jutro, bo jutro zaczynają się wykłady. Zaraz napiszę do ojca, żeby przysłał mi fizykę z Pożyńskiego, którą zostawiłem w Warszawie. Jeżeli ją zabrał Bronek, to będzie musiał oddać, bo mi jest potrzebna. Niech mama to napisze ojcu jeszcze raz, ażeby to lepiej skutkowało, bo ojciec gotów zwlekać. Na wykładach nic nas nie pytają, tylko zdajemy egzaminy semestralne 2 razy do roku. Ci starsi straszą, że okropnie jest ciężko, ale niektórzy z nich łamią front wspólnego ugarstwa i mówią, że jest dość łatwo, jeżeli nie mieć zaległości. No, zresztą zobaczymy. Co słychać u mamusi w Częstochowie? Czy się mama nie zapracowuje? Niech mamusia mi napisze wszystko, co słychać nowego w banku. Bo tu jest teraz okropnie nudno, jak nie ma wykładów. Siedź w szkole i nic nie rób. To głupie. Całuję mamusię i babcię, kochający syn i wnuk Zbyszek.